A to czerwone to jest babcia. O matko! Kropka śmierci. Hej! Z takiej racji, że nie mam dzisiaj dla was żadnego materiału, to postanowiłem sobie nagrać takiego vloga. O! Takiego vloga, co robię za dnia. I idziecie ze mną. Holy shit, jaki mi się tutaj Spider-Man uzbierał. Dawno chyba tutaj nie sprzątałem. Okej, w drogę. Wow. Cholera. Jak to się stało, że się tutaj znalazłem? What the hell? Okej. Babcia! Co się dzieje? Przyszedłem cię odwiedzić. Dobrze. Przy okazji może ci coś zabrać do jedzenia. Bo wiecie, jak to u babci zawsze jest jedzenie, prawda? Co jedzenia? Co babcia, co? Jestem vlogerem. Zobacz. Zobacz, jaka mi się zupa zrobiła. Jaka ci się zupa zrobiła? A kto to jest? To jest babcia vloger, to jestem ja. No, a to czerwone? A to czerwone, to jest babcia... O matko! Kropka śmierci. No to ja teraz! No ty teraz, no! A, no ja sobie nie patrzę. Zobaczyć, co masz w lodówce. Uwaga. Widzicie, bardzo dobrze. Co? Babcia, mam kupę spraw do załatwienia dzisiaj. Bułeczkę mam. Dobrze, mam kupę spraw do załatwienia dzisiaj. Postanowiłem zabrać ze sobą swoich subskrybentów. I co? No i tyle. Oh my god, kochani, to był mój pokój kiedyś. Nic, babcia, gadam do swoich ludzi z internetu. No, to był kiedyś mój pokój, kochani, te ściany. O mój Boże, zobaczcie, tutaj na tej szybie na przykład, na tej szybce tutaj, zbierałem swoje naklejki z gum turbo, z innych rzeczy, jakieś Cipikao. To było kiedyś, no nie? Jest jeszcze Cipikao, bo nawet nie wiem. Ta folka, przywieźliśmy ją z Hiszpanii, jak jeszcze mieszkaliśmy. Bardzo fajna, bardzo dobre wspomnienia tutaj są. Mam, zobaczcie, jaki kufon był, kurde, mistrz Polski, no nie? Zobaczcie, mistrz Polski, żartowałem, to nie jest moje. Babcia odwiedzona, czyli myślę, że możemy ruszać w dalszą drogę, tak więc do samochodu. Stała się rzecz bardzo straszna. Skończyła mi się klima. A jest na dworzu... Ile jest na dworzu? Halo, zapłon. Na dworzu jest chyba 33 stopnie, o mój Boże, bez klimy uzupełnić muszę jechać. O nie. Muszę jechać uzupełnić, a póki co lecimy dalej. Bo dzisiaj jest dzień pełen roboty. Dzięki. Tak się strasznie martwiłem, żeby nie pokazać wam, gdzie mieszkam. Ale Kapi już to chyba zrobił kilka razy na swoim snapie, czy coś takiego, więc okolice, ci, którzy są z Kielc, mogą znać. A propos, Kapi, I'm home, Kapi, I'm home. Kapi. Nie ma Kapiego. Jeśli kiedykolwiek będziecie mnie widzieć, że siedzę przy tym okrągłym... A skąd to się tu... Nie wiem. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mnie widzieć, że siedzę przy okrągłym stole... Przy okrągłym stole... To wiedzcie, że dzieją się poważne rzeczy, mamy coś do obgadania. Tutaj powstają wszystkie pomysły na temat YouTube'a. Moje i Kapiego. Hej, jesteśmy z tyłu. Tutaj nasze pomysły powstają. Tutaj mamy web shooter. Tutaj jest... Nie wiem, skąd to się tutaj wzięło zupełnie. Dzisiaj jestem strasznie zabiegany. Za chwilę znowu muszę wychodzić. Ledwo co se usiadłem na dupie. A za chwilę znowu muszę wychodzić i robić inne rzeczy. Życie youtubera nie jest takie fajne. Nadal są obowiązki. W tej chwili muszę iść i iść na mamie naprawić okulary, bo zepsuła. Let's go.
Spokojnie, jeszcze nie wiem, jak te teleporty się zachowują, jak to działa. Nie wiem, dlaczego znowu jestem w domu. Chociaż wiem, idziemy o tym porozmawiać do okrągłego stołu. Słuchajcie. W tej chwili byłem... No byłem załatwić kilka spraw. I tak sobie myślałem przez ten czas, wziąć kamerę, nie wziąć kamery. Ale chyba jeszcze jestem na takim etapie. Boże, jest taki upał w ogóle. Chyba jeszcze jestem na takim etapie, że... Wstydzę się wyjść z kamerą do ludzi. Możliwe, że to się zmieni za jakiś czas, bo chciałbym też, żebyście mi dali znać, co ogólnie myślicie o takiego typu materiałach. Że wiecie, że na przykład, o cholera, nie mam co nagrać, co za grę tutaj mam zrobić, motherfucka. No i alternatywą jest taki właśnie spoko vlogek. Ja mam teraz kilkanaście minut jeszcze chillu. Bo okulary muszę odebrać dopiero za 30 minut. God damn it. Wracamy do okrągłego stołu. Mówię, Kuba, słuchaj. Nie osiągniesz sukcesu, jeżeli będziesz dupą siedział w miejscu. Rusz się. Zrób coś. Kupiłeś sobie kamerę fajną. Jak dla mnie ten aparacik jest bardzo fajny. Polecam Canon G7X. Używam jej tylko i wyłącznie do tego, żeby nagrywać swoją mordę, kiedy wrzucam jakiś gameplay. To jest chyba złe, że tylko... I nawet nie zawsze. To jest chyba złe i postanowiłem to zmienić w taki sposób właśnie, żeby wyjść ze swojego comfort zone'u. Czyli wyjść z tych gierek, zrobić coś innego, ciekawego. Wziąć aparat po prostu na dwór ze sobą, kiedy coś robię. To jest zawsze jakaś opcja, to jest zawsze jakaś alternatywa. Tak więc kochani, jeżeli wam się to podoba, taki materiał, taka forma materiału, zostawcie like. Jak będzie 10 tysięcy lajków, to nic się nie stanie. Dlatego w tej chwili, póki jeszcze mamy chwilę czasu, zróbmy sobie naszą codzienną porcję białka. Zawsze się boję używać tego blendera z takiej racji, że mam obawy, że to mi się odkręci. I uwaga! Teraz trzeba umyć. Dobra, umyte. Wychodząc z domu jakieś 15 minut temu było słońce. What the hell happened, man? What the hell happened? Co to za bullshit na tych oknach? Ja tu jeszcze mam z psem wyjść. A propos psa. Let's go. Back at it again. Odebrałem okulary. Od okularnika, okulisty. Optyka, o. I... No naprawił, ale... O cholera. Nawet nie wiedziałem, że moja mama ma taką wadę, nawet się nie widzę. O, jestem jak pan profesor. Pała, siadaj. Mama nie lubi, kiedy się ją kameruje, ale mam do ciebie, mamo, okulary. Proszę. Mam kochany w końcu. No widzisz, ty, no ten syn to jednak jest. Pepuś, idziemy na dworek? Okej. Okay. Good talk. Mopsy są fajne, jeżeli chodzi o wychodzenie na dwór, bo wychodzę z nim, robi to, co ma zrobić, siknie kilka razy i chcę wracać do domu, sam z siebie. A propos wracania do domu, ja też się zbieram, widzimy się za sekund dwie. Kapi! Kapi! Fuck! I kochani, to by było na tyle w tym vlogu. Widzimy się już w kolejnych materiałach. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie się. Elos.